Cześć, witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj jestem typowo albo nietypowo sam w kuchni, bo jest za mną jeszcze Smaw. I dzisiaj nagrywamy Nutmegs Challenge i będziemy robić naleśniki. Będą kolorowe, mamy też posypkę, więc będzie śmiesznie, a przy okazji znowu gotowanie ze Smawem. Dobra, jeszcze przed samym challenge'em chcę was poinformować, że ruszył mój sklep internetowy, gdzie możecie kupić sobie koszulki, bluzy, zeszyty, co tam tylko potrzebujecie. Są też popsockety, czyli te kółko na telefon. Tutaj macie nazwę mojego sklepu, w sensie link, jeszcze będzie w opisie. Także zaczynamy teraz robić naleśniki. Bierzemy dwa jajka, musimy wybić tutaj jajka, które są po lewej stronie. Zaraz za szklanką. I wrzucam. O, ale mi ładnie wyszło. Prawie bez skorupek. Git. Wrzucam tutaj skorupkę. Kolejne jajko. No i dodane. Także poszło bardzo sprawnie. Mamy dwa jajka, więc może teraz dodamy od razu mąkę. Bierzemy mąkę, która jest po mojej prawej stronie, zaraz za cukrem. I wsypujemy do miski. Bardzo nam dobrze idzie, jeszcze trochę bym dodał. Dobra, chyba wystarczy, bo w sumie to tylko mąka. Dobra, jako już są już jajka, jest mąka. Teraz dodamy cukier. Cukier jest obok mąki. Tak, gdzieś tutaj to miałem, to jest mąka, więc odkładam ją na bok. Tu mam mleko. O, znalazłem cukier. I w środku mam łyżeczkę, więc dodam cukier. Myślę, że jakieś dwie łyżeczki wystarczą. Uwaga, wrzucam jedną łyżeczkę, strasznie dużą. To jeszcze pół takiej wrzucę, bo więcej nie będę dodawać, bo bez sensu. Albo dobra, wrzuciłem dwie duże. Cukier mam. Lubię tak się czasami podrapać po brodzie. Mam cukier, mam mąkę, mam jajka, więc teraz dodam mleko. A mleko stało obok cukru, więc myślę, że znajdę tak no. Dobrze mi idzie. O, tu miałem mleko, więc dodam. Myślę, że całego słoiczka nie będę dodawać, więc o, wystarczy. Jest perfekto. Teraz dodam szczyptę soli, bo zawsze do naleśniku dodaję szczyptę soli, żeby były lepsze. Dodam trochę, ale do miski, a nie obok, bo tak wolę do miski jednak. Dobra, mam sól, szczypta poszła. Odłożyłem. To teraz myślę, że mamy już wszystko, jeżeli chodzi o ciasto do naleśników. Muszę tylko wymieszać. Myślę, że rękoma nie będę mieszał, bo to bez sensu, więc wezmę łyżkę, która jest obok mleka. Bo mi się trochę ręce upaćkały w tym cieście i trochę tak... Nie wyszło dobrze. To jest sól. Nie. O, mam łyżkę. Nawet dwie łyżki. To jest mało, więc wezmę dużą łyżkę. Będzie mi na pewno łatwiej przemieszać te ciasto. Mieszam, mieszam. I już widzę, że potrzebuję więcej mąki, bo wyszło zbyt rzadkie. Więc dodam trochę mąki. Tak. Dodaję mąki, mieszam jednocześnie. Fajnie, dobrze mi idzie. No, ciasto wygląda w miarę okej. Okay. Więc dobrze. Spróbuję surowego ciasta, które sądzę, że jest zbyt niedobre. Dodam jeszcze trochę mąki. Bo wyszło rzadkie. Tak, oj, postawiam sobie na rękę, ale nie szkodzi. Kurczę, nie wyszło mi tym razem te ciasto, bo tak za mało mąki i wszystkiego i wpadła mi łyżka. Kurde, szczerze. O, tu jest, dobra. Udało mi się ją wyłożyć. Mieszam, mieszam. No, także ciasto jest ok. Dobra konsystencja. Jeszcze chwilę przemieszam i będę mógł smażyć moje naleśniki. No, trochę mi się ręce posklejały, ale myślę, że no, będzie ok. Więc teraz idziemy smażyć naleśniki, ale tego już nie będę robić na kamerze, bo to może być trochę niebezpieczne. Także wracam do was za 2 minutki. Do zobaczenia. Także naleśniki są usmażone, więc zaczynamy je dekorować. Tutaj mamy drugi talerzyk, będziemy przekładać, możemy już położyć pierwszego naleśnika. Tak trochę nim porzucam, bo lubię. Także teraz na ten naleśnik, który nakręcam palcem, ale nie wychodzi, nałożymy chyba krem. Obok bananów jest krem, więc tu muszę odkręcić. Trochę odbiję go. Uwaga, zdejmuję pokrywkę. O, udało się. No niestety jest podłogą, więc muszę je zdjąć. Tak posuwam trochę. Pięknie zeszło. Krem, no dobra konsystencja, trochę taki gęsty jest, ale jest ok, bardzo dobry. Można go nakładać, tam jest łyżka. Oj, przykleiło mi się. Kurde, co za chód. Dobra. Co nam jest potrzebne? Potrzebna nam jest łyżka, która jest obok bananów. Tu jest mój naleśnik, nakładam krem. Pomogę sobie ręką, bo nie mam drugiej łyżki ani noża, ale jest spoko. Można drugiego naleśnika.
Tak się prezentuje ten naleśnik. Nakładam teraz drugiego. Przykrywam i kolejna warstwa kremu będzie szła. Puch! Bardzo dobre! Jakie słodkie naleśniki. Dobra, daję kolejną warstwę kremu. Nie chcę mi się już używać tej rzeczki, bo jest bez sensu. Zrobię to ręką. Ja rozsmarowuję. No, pyszne. Pyszne, naprawdę pyszne. Zrobimy taką piramidę z naleśników. Puch! Położę naleśnik, nakładam trzecią warstwę. Okej, okay, idealnie. Mam więcej kremu. O, cudownie. Trochę nie trafiłem na naleśnika, ale to nie szkodzi. Smaruję to całą ręką. Ręka muszę trochę podwinąć. Okay. Dobra, nakładam. I teraz, jak już jest tak cały talerz, to biorę kolejnego naleśnika. Zdejmuję z ręki krem. Wygląda to bardzo apetycznie. Karmelowy krem naprawdę mi smakuje. I teraz mogę na to dać na przykład pokruszone Oreo. Muszę je wypakować i pokruszyć trochę, żeby było ładnie na dyszku. Nie wiem, jak to jeszcze otworzę. Będzie apetycznie. O, muszę rozbić trochę o głowę, bo są twarde. Dobra, uda mi się to otworzyć chyba. Ja mam taką nadzieję. Już widzę, że trochę... O, otworzyłem. Dobra. Teraz wyjmuję ciastka pokruszone. O, pięknie rozsypałem. O, trochę obok, ale nieważne. Ważne, że ciastka po kremie będą spoko. Teraz na to mogę dać bitą śmietanę. Więc biorę bitą śmietanę. Damy na wierzch, żeby było ładnie. O Jezu, nie mogę, bo mi się ręce ślizgają. Dobra, udało mi się, trochę strząsnę. Bo ta śmietana jest rzadka, jak leży tak w tubie, więc uwaga, sprawdzę, czy działa wszystko. Mogę tak do góry tego... Sprawdzę sobie, czy leci po twarzy, ale jest okej. Okay. Myślę, że mogę dawać już na naleśniki, bo trzeba to zrobić. Oj, leci mi obok trochę talerze, więc dałem trochę to dalej. Wezmę ręką, przełożę. Tak, bardzo ładnie mi idzie. Buza mi się trochę brudzi, no nieważne. Daję więcej tej śmietany i więcej. Dobra. Jest chyba ok. Tyle wystarczy. O, jak mi gorąco, naprawdę. Spociłem się prawie na policzku. Dobra, ja bym trochę wziął tę śmietanę, bo spada z talerza, bo się rozpuściła. Więc wezmę trochę, przyłożę na środek. Dokładnie tak. I dam jeszcze trochę posypki. Zauważyłem w ogóle, że mam trochę bitej śmietany na policzku, ale to mi nie przeszkadza. O, trochę go rozsmaruję, dobra. Jest okej, okay. Perfekcyjnie. Dobra, wsypię sobie na rękę i na naleśniki. Oj, starczy chyba, bo przesadziłem trochę. Dobra, także teraz myślę, że odsunę ten talerz, a na drugim talerzu zrobię drugą porcję. Więc odłóż ten talerz dalej, Dominik. I dasz radę posmarować drugi talerz naleśnikami czymś innym może. Więc biorę krem. To jest zakrętka bitej śmietany, pomyliłem się. Ale krem też, o tutaj znalazłem krem, ma ciastko Oreo na sobie, nieważne. Dobra, biorę krem na rękę i rozsmarowuję pierwszą warstwę kremu. Tak, cudownie mi idzie. Super, teraz bym położył na to trochę bananów. Oj, ta śmietana by mi się przewróciła, ale nieważne, wezmę banany. Tak, więc trochę je rozgniotę, ale spadł mi jeden banan, ale nieważne. Banany, jest ich dużo, więc wystarczy. Dobra, jeszcze jeden. I teraz nakładam kolejną warstwę naleśników. I dam ciastka Oreo, bo w sumie też trzeba je wykorzystać, bo zostało jeszcze jedno ciastko, więc teraz przerzucę je tutaj na naleśniki, muszę roznieść. Ciężka sprawa. Dobra, mam. Więc rozsypałem, ok, jest spoko. Teraz na to dam naleśnika ostatniego i bitą śmietanę na wierzch z posypką. Więc biorę bitą śmietanę. Uwaga, będę sobie trochę. Zobaczcie, czy działa. Działa, działa. O Jezu. Leci mi ta śmietana. Idealnie na środek talerza poszło. Więc teraz mogę na to dać posypkę. Biorę posypkę. Taką piękną, kolorową. Nie tą stroną, jest w szacie. Skupiałem. Dobra. Sypię posypkę. Dobrze, dobrze mi idzie. No i myślę, że wystarczy. Także ta porcja jest gotowa. Może wam pokażę, co bardziej. Żeście widzieli, tak wyglądają moje naleśniki z posypką z bananem i Oreo. I drugie jeszcze są naleśniki. O, jaka smaczna dekoracja. I tu jest moja druga porcja naleśników z bitą śmietaną, Oreo i kremem. Jakim? Karmelowym kremem.
No, także macie Oreo, mam wszystko, połączę sobie dwie porcje na siebie i teraz będę mógł skosztować. Tylko potrzebuję widelca, niestety tego nie mam, więc spróbuję zjeść kuba. Przepyszne. Weszły mi do dobre. O, miam. Bardzo dobre. Perfekto. Szapowała. Bon appetit. Bardzo dobre. Zresztą muszę spróbować drugiej porcji, ale mógłbym wziąć w sumie do tego widelec. Ale nie, zgniecę trochę pewnie. Pyszne. Aż mi odjęło mowę. Wezmę sobie bilet śmietany. Jest pyszne. Naprawdę, bilet śmietana, trochę dodatkowa, robi swoje. No dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje naleśniki. Mam nadzieję, że wam filmik się spodoba. Jeżeli byście chcieli zrobić takie naleśniki, to widzieliście, jak robiłem, macie w sumie przepis. W sumie niepotrzebna. To tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na kanał do Smawa, który jest gdzieś tam z tyłu. Wszystko będziecie mieli też w opisie. U Smawa również jest film Not My Arms Challenge, który też wyszedł śmiesznie. Także dzięki bardzo, do zobaczenia. Hej! Gdzie masz twarz? No to on żyje. Już mogę skończyć machać. Mogę skończyć machać. Halo, kończę machać. Brawo.